Cześć! Zapraszam Was na wspólne odkrywanie podziemnej kolejki. Gotowi na przejażdżkę? Londyńskie metro, przez miejscowych zwane The Tube, każdego roku przewozi około 1,8 mld pasażerów. To prawie tyle, ile liczy sobie cała populacja Chin. Dobrze, że ci wszyscy pasażerowie nie przychodzą równocześnie. Wyobraźcie sobie tylko te kolejki. W Londynie znajduje się najstarsze metro na świecie. Pierwsza linia została otworzona w 1863 roku. Londyńskie metro musiało być naprawdę porządnie wykonane, skoro większość linii jest w użytku do dziś. Z biegiem lat sieć rozbudowano, a obecnie miasto może się poszczycić jednym z najsłynniejszych systemów transportu zbiorowego na świecie. Jednak, jak większość rzeczy w życiu, londyńskie metro również ma pewne wady. Z roku na rok robi się coraz gorętsze. Ponoć w roku 1900 temperatura w tunelach wynosiła około 14 stopni. A więc, jak to się stało, że z biegiem lat zmieniły się w saunę? Przyczyn jest wiele, ale zacznijmy od samych tuneli. Niektóre stacje są ulokowane ponad 50 metrów pod ziemią na tak zwanym głębokim poziomie. Zostały zbudowane ze zbitej gliny i kredy, które stanowią podporę dla sieci tuneli. Materiały te doskonale pochłaniają też duże ilości ciepła. Z czasem wzrosła liczba pociągów przemierzających tunele, a wraz z nimi również temperatura ścian. Central Line jest najlepszym przykładem na podziemną saunę, a jest to odczuwalne zwłaszcza latem. Na szczęście większość linii ma dobrze wentylowane tunele. Londyńczycy twierdzą, że The Elizabeth Line jest oazą chłodu w porównaniu do rozgałęzień metra biegnących na najgłębszym poziomie. Ale to nie tylko wina tuneli, że metro zamienia się w piekarnik. Okazuje się, że stacje są położone zbyt blisko siebie. Sieć obejmuje 170 przystanków, które leżą w odległości około 800 metrów od siebie. Pociągi ciągle muszą się zatrzymywać i ruszać, a to wytwarza duże ilości niepotrzebnego ciepła. Ludzkie ciała również wytwarzają ciepło. Jak wynika z obliczeń, pasażerowie londyńskiego metra generują około 2% ciepła w tunelach. Oczywiście jest to zaledwie ułamek w porównaniu z innymi czynnikami, a i tak przecież nie można pozbyć się ludzi z metra, kto by nim wtedy jeździł. Władze starają się znaleźć sposób, by doprowadzić świeże powietrze do tuneli. W planach jest m.in. montaż klimatyzacji. Na Knightsbridge, jednej z najgorętszych stacji, zamontowano już na próbę klimatyzatory. Mind the Gap to słynny dźwiękowy i graficzny sygnał ostrzegawczy. Frazę ukuto w 1968 roku w londyńskim metrze. Od tamtej pory stała się jego nieodłączną częścią. Szczególnie upodobali ją sobie turyści zafascynowani brytyjskim akcentem. A co powiecie na wycieczkę w głąb tuneli? Zanim odpowiecie, muszę Was uprzedzić, że w sieci londyńskiego metra żyje około 500 000 myszy. Wiadomo, że The Tube nie jest żadnym wyjątkiem. Gryzonie można znaleźć w każdym innym podziemnym systemie transportu zbiorowego na całym świecie. No cóż, te miłe zwierzątka szukają po prostu ciepła, schronienia i pożywienia. Teoretycznie możecie spotkać je w ciągu dnia na dowolnej stacji, ale jeśli jest to jakaś pociecha, myszy to zwierzęta nocne, więc są bardziej aktywne po zachodzie słońca. Dobra, zostawmy myszy w tunelach i porozmawiajmy o kolorowych stacjach metra w Sztokholmie. Pod miastem znajduje się istny artystyczny klejnot. Określa się go jako najdłuższą galerię sztuki na świecie. Od lat 50. artyści ozdabiali stacje malowidłami, instalacjami, mozaiką i rzeźbami. Numer 5 to tak zwany tunel ze Stambułu w Turcji, czyli zabytkowy podziemny funikular. Tunel mierzy około 570 metrów, więc przejażdżka nim nie trwa zbyt długo. Najciekawsza jest jednak data jego budowy. To druga najstarsza podziemna kolejka na świecie. Oprócz tego to najstarsza zachowana podziemna linia metra w Europie, która jest wciąż w użytku. Tytuł należał kiedyś do kolejki w Lyonie, ale tę konstrukcję przekształcono w podziemny tunel drogowy. Nashram w Delhi ustanowiła rekord jako najmniejsza stacja metra na świecie. Pomimo małych rozmiarów ma ona 2 piętra. Na jednym znajdują się kasy biletowe, a na drugim peron. Stację zbudowano pionowo, by zaoszczędzić miejsce. Jej rozmiar w poziomie został zmniejszony o niemal połowę. Wyobraźcie sobie, że pojechaliście do Francji i tak się złożyło, że wylądowaliście na jednej z największych i najbardziej zawiłych stacji metra na świecie. Zapytalibyście o drogę, czy sami próbowalibyście wydostać się na powierzchnię? A może specjalnie zabłądzilibyście i zdali się na los, pozwalając mu zaprowadzić się w nieznane? Jeśli taki macie plan, to Châtelet-Les Halles idealnie nadaje się do takich eksperymentów. Stacja to punkt łączący 3 linie kolejowe i 5 linii metra. Perony są oddalone od siebie o nawet 800 metrów. Aby ludziom było łatwiej, stację podzielono na 3 części. W dni powszednie przewija się przez nią 750 tysięcy pasażerów. Nowy Jork jest światowym rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę stacji. Wraz z przesiadkowymi jest ich aż 472. 470 z nich działa 24 godziny na dobę przez cały rok. Szczęściarze z tych nowojorczyków. Ciekawostka, gdyby połączyć wszystkie tory tamtejszego metra w jedną linię, można by dojechać do Chicago. Metro w Szanghaju jest najdłuższą miejską kolejką pod względem długości trasy. Mierzy 800 km i wykazuje największą roczną liczbę przejazdów na poziomie 3 800 000 000. A jakie jest najmniejsze metro na świecie? To Karmelit. Kolejka ma tylko 4 wagony i zatrzymuje się na 6 stacjach w pojedynczym tunelu liczącym niecałe 2 km długości. Kolejny przystanek to Kopenhaga. Z powierzchni ziemi widać niektóre stacje tamtejszego metra. Wszystko dzięki wieżom z windami i szklanym piramidom. Piramidy wpuszczają światło na perony. Fajnie jest czekać na pociąg w promieniach słońca. Kolejną ciekawostką na temat kopenhaskiego metra jest to, że pociągi nie są sterowane przez maszynistów. To jedna z pierwszych podziemnych kolejek obsługiwanych automatycznie przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Oczywiście szyny wymagają konserwacji, ale dla metra w Kopenhadze nie jest to żaden problem, ponieważ znajduje się tam system dwutorowy. Dzięki temu robotnicy mogą pracować na jednym torze, podczas gdy druga linia jest wciąż dostępna do użytku. A skąd w ogóle wzięło się słowo metro? To skrót od Paris Métropolitain. Dawniej siecią zarządzała firma, której nazwy chyba nie odważa się wypowiedzieć. Jest zbyt długa. Paryżanie skrócili ją do Le Métropolitain. Długo nie trzeba było czekać, by nazwa została skrócona do metro. Z czasem słowo zaczęto stosować w odniesieniu do wszystkich kolejek podziemnych na świecie. Kabiny dubajskiego metra są podzielone na 3 klasy: srebrną, złotą oraz strefę dla kobiet i dzieci. Klasa srebrna obejmuje 4 wagony. Niczym nie różnią się one od zwyczajnego składu. Pozostały wagon natomiast jest podzielony na 2 przedziały. Jeden przeznaczony tylko dla kobiet i dzieci, a drugi dla klasy złotej. W najwyższej klasie rozsiąść się można w wygodnym fotelu jak w pociągu lub samolocie. Bilety na przejazd w luksusach kosztują więcej. Na ścianach w kabinach wiszą ostrzeżenia. Za podróż bez ważnego biletu można dostać mandat w wysokości $27. Kolory w praskim metrze mają pewne ukryte znaczenie. Tunele zdobią linie ułożone w nowoczesny geometryczny wzór. Złoty odcień to symbol Zamku Praskiego. Zielony oznacza królewskie ogrody, a czerwony upamiętnia 27 czeskich szlachciców, którzy zostali straceni w powstaniu w 1621 roku. Są też linie w kolorach brązowym, niebieskim i purpurowym. Od 2022 roku linia M1 budapesztańskiego metra znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To architektoniczne i artystyczne arcydzieło o niesamowitej historii i konstrukcji. Linia numer 1 jest najstarszą linią podziemnej kolejki w Budapeszcie. Zachowano pierwotny wygląd starych stacji, a na każdej z nich na przyjezdnych czekają fotografie i informacje o jej przeszłości. A czy wiecie, że podróżowanie transportem publicznym jest 10 razy bezpieczniejsze niż samochodem? No, to teraz już wiecie.